wielką radością. W poprzedniej niedzieli byłem tutaj razem z wami jako słuchacz i dla mnie jest to wspaniała rola. Dzisiaj jestem też jako ten, który będzie dzielił się z wami słowem, które wierzę. Będzie słowem, które też i dla was będzie tym słowem, które Pan przygotował na dzisiejszy dzień. Przygotowałem się też do tego, że złożę krótkie świadectwo. Ale przyznam się szczerze, że mam trochę lęku po tym, co przed chwilą słyszałem. W piątek w sanatorium jeden z panów, który przyszedł do naszego pokoju, mówi, zobaczyłem tam o innej osobie, wspomniał, no on jest bardziej chory niż ja. I dlatego też nie wiem, czy moje świadectwo w porównaniu z tym, co słyszeliśmy, z tymi zmaganiami naszej siostry, powinno być powiedziane, czy nie. Ale ja jestem też świadomy tego, że od 2007 roku żyję na kredyt. W kwietniu, właśnie w marcu 2007 roku stwierdzono u mnie złośliwego nowotwora prostaty. Była wymagana operacja. I pan doktor, który mnie prowadził, no tak dość otwarcie, ale równocześnie próbował to na okrągło robić. No mówi, no wie pan, operacja może się udać, ale pacjent może zemrzeć. A ja wtedy mu krótko odpowiedziałem, proszę pana, proszę się nie gniewać na mnie, ale dla mnie pan jest tylko i wyłącznie narzędziem w ręku Boga. Jeżeli panu Bogu będzie się podobać, abym żył, będę żył. Jeżeli jego wola jest inna, ja wiem, gdzie ja idę. Wola Boga była taka, że jestem i dzisiaj mogę być wśród was. Powiem wam jeszcze jedną taką historię. W którymś momencie, ponieważ no, odczuwałem dolegliwości, a w 2008 roku od maja do października byłem miesiąc w miesiąc w szpitalu. Także już miałem kartę stałego pacjenta. I któregoś razu do pani doktor, która też tam kilka razy już z nią rozmawiałem, mówię, pani doktor, jak mnie w podbrzuszu ciągle boli i boli. Ona mi mówi, to wie pan co? Niech pan sobie strzeli kielicha. Porada lekarska. Ja mówię, wie pani doktor co? Ja nie będę ryzykował. Bo jeszcze sobie ten raczek pomyśli, że się tutaj dobrze imprezuje, że tu jest tak dobrze i nie będzie chciał iść. Ona tak popatrzała na mnie i mówi, a może pan ma rację. Ale powiem wam jedno. Mimo, że mam do dzisiaj pewne niewygodności, bo ostatecznie trzeba było moczowody wyprowadzić do skóry, nie jest to wygodne, nie jest to miłe, ale mimo to wiem, że właśnie choroba moja, po pierwsze, pokazała mi, jak wielu mam przyjaciół, jak w wielu miejscach modlono się i proszono Boga. Jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy właśnie wtedy nosili mnie w swojej modlitwie. Choroba zbliżyła mnie do Boga, bo właśnie w takiej chwili człowiek nie tylko jego moc, ale przede wszystkim jego miłość bardziej odbiera. Teraz właśnie po tej chorobie, po chorobie zrezygnowałem z czynnej służby. Mam właśnie więcej czasu, żeby samemu słuchać, żeby samemu się karmić. Bo tak to człowiek musiał być zawsze przygotowany, że będzie przekazywał słowo. I nas, Ninę i mnie, moją żonę i mnie, też ta choroba zbliżyła. Chcę się dzielić dzisiaj słowem,
który pozwoliłem sobie zatytułować Pan Bóg nas pyta. Jako motto wybrałem z księgi Hioba z 38 rozdziału pierwsze trzy wersety. Ja w większości wypadków będę posługiwał się tak zwanym ekumenicznym przekładem, także proszę wybaczyć, jeżeli to, co będę czytał, będzie się nieco różniło od tego, co będzie wyświetlane. Księga Hioba, 38 rozdział, pierwsze trzy wersety. Wtedy Pan wśród wichru przemówił do Hioba. Kim jest ten, który zaciemnia mój zamiar słowami bezmyślnymi? Przekaż biodra jak mężczyzna. Będę cię pytał, a ty mi wyjaśnisz. Nasz niebieski Ojcze, otwieramy nasze serca, nasze umysły, abyś ty nas pytał i abyśmy znajdowali na twoje pytania odpowiedzi. Ucz nas i prowadź w swojej łasce. Amen. Swego czasu w tym kalendarzu, który być może i wielu z was zna, takie karteczki, które się zrywa, znalazłem właśnie rozmyślanie na temat tego, że Pan Bóg stawia człowiekowi pytania. Przyznam się szczerze, że wcześniej jakoś nigdy się nad tym nie zastanawiałem. I to zachęciło mnie do tego, żeby zacząć poszukiwać. I znalazłem wiele, wiele miejsc. Nie jestem w stanie tutaj wszystkich, bo byście musieli za dwa tygodnie ogłosić zebranie członkowskie. Gdybym chciał wszystkie pytania, jakie Pan Bóg stawia na kartach Pisma Świętego, dla nas przytoczyć, już nie bardziej wyjaśniać. I chciałbym, żebyśmy kilka z nich tylko przytoczę dzisiaj. Zastanowili się nad tym, czy zawsze wsłuchujemy się w pytania, które Pan Bóg kieruje do nas. A kieruje je w bardzo różny sposób. Czasami nasz współmarzonek nagle o coś zapyta, musimy się dobrze zastanowić i nie tylko widzieć współmałżonka pytającego, ale wiedzieć, że to ktoś inny stoi za nim i kieruje to pytanie. Pyta przez naszych bliskich, pyta przez pastora, pyta też przez pewne wydarzenia, pewne rzeczy, które nas otaczają. I właśnie gdy tak rozważałem, powstało to rozważanie, które dzisiaj chcę też i przekazać dla was. A rozpocznę od pytania, które było zawarte właśnie w tym kalendarzu. Zawarte jest ono w Ewangelii Jana w 21 rozdziale, 15 wersecie. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Jak wiemy, pytanie to zadał zmartwychwstały Pan Jezus Szymonowi, Piotrowi po cudownym połowie. Połowie, który był wynikiem niejako powrotu Szymona do starego zajęcia. Pójdę łowić ryby. W którymś momencie odezwał się Piotr. Poparli go inni uczniowie. A przecież mieli czekać na swojego mistrza, bo to on ich zaprosił do Galilei. Zapomniał, jak gdyby Piotr w tym momencie, że gdy Pan Jezus powoływał go, powiedział mu, odtąd ludzi łowić będziesz. A Piotr zapragnął połowić sobie w starym stylu. Czy zatem niesłuszne było pytanie, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Czyżby utracił miłość do Jezusa? No, można tak sądzić. Bo czyż można miłować, a zarazem trzykrotnie powiedzieć o obiekcie naszej miłości, nie znam go? I wielu z nas upatruje te trzy pytania Pana Jezusa jako paralelę do trzykrotnego
zaparcia się Piotra. Powiem, że ja nie do końca zgadzam się z tą tezą. A to dlatego, że tak naprawdę Pan Jezus stawia dwa różne pytania Piotrowi. Dwukrotnie pyta go, czy miłujesz mnie, agapas. Na co Piotr odpowiada, kocham cię, fileo. I wtedy mistrz, stawiając po raz trzeci to pytanie, mówi, Piotrze, kochasz mnie? Ja w tej formie pytania dostrzegam sprawę, która, przyznam szczerze, i nas dotyczy. Dotyka każdego z nas. I o nią właśnie pyta i dziś Pan Jezus. Lubimy używać słów ponad miarę, większych niż rzeczywistość, niż to, co przeżywamy, niż to, jak obdarzamy kogoś szacunkiem, sympatią, miłością. Słów i tym pytaniem Bóg stara się właśnie naszą też uwagę zwrócić, czy nasze deklaracje rzeczywiście oddają to, co przeżywamy. Nie tylko do innych ludzi, ale przede wszystkim w stosunku do naszego Stwórcy, naszego Pana i Zbawiciela. Miłujemy Go, czy kochamy? I gdy czytałem to rozważanie w kalendarzu, przypomniały mi się też słowa z Księgi Apokalipsy, Księgi Objawienia Jana, gdzie do zboru w Efezie Pan Jezus kieruje takie słowa. Ale mam przeciwko Tobie, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Czy i w tym kontekście pytanie, czy miłujesz mnie, nie jest skierowane do każdego z nas? Czy nasza miłość do Pana Jezusa, do naszych sióstr i braci nie oziębła przypadkiem? Czy nie porzuciliśmy jej? I oto, i dziś nas pyta Pan Jezus, ciebie i mnie. Myślę, że pamiętamy bardzo dobrze historię początków człowieka. I z niej pochodzi kolejne pytanie, które chciałbym dzisiaj przypomnieć. Adamie, gdzie jesteś? Doskonale wiemy, że skierował je Pan Bóg do człowieka będącego w raju. Czy musiał? Czy Pan Bóg nie widział Adama, który się schował za jakiś tam krzaczek? Owszem, widział. Chciał jednak przez to pytanie powiedzieć coś ważniejszego. Chciał, by człowiek sobie odpowiedział, dlaczego tym razem ukrył się przed Stwórcą. Skierowanego do Adama pytania, gdzie jesteś, nie należy rozumieć geograficznie. Nie chodziło Stwórcy o to, za którym krzaczkiem się schował. Ale dlaczego się schował? I dziś Pan Bóg pyta nas o powód takiego zachowania. Dlaczego się ukrywasz? Do niedawna wręcz wybiegałeś na moje spotkanie. A dziś? Dziś się ukrywasz? Dlaczego nie wyszedłeś na spotkanie ze mną, jak robiłeś to dotychczas? Dlaczego nie cieszysz się moją obecnością? Czy zastanawialiśmy się nad tym pytaniem, Adamie, gdzie jesteś, jakim pytaniem skierowanym bezpośrednio do każdego z nas? Czy słyszymy w tym pytaniu? Dlaczego nie słuchałeś mojej rady? Miałeś tyle darów, którymi obdarowywałem ciebie. Ty jednak zapragnąłeś tego, o którym ci powiedziałem, nie bierz go. Bo ja wiedziałem, że to nie będzie z pożytkiem dla ciebie. Ty jednak chciałeś go spróbować. Mimo to nie musisz się ukrywać.
wyjdź z ukrycia i stań przede mną. Ja mam dla ciebie ratunek. Czujesz się nagi? Ja mam strój dla ciebie. Tylko nie chowaj się. Te listki nie przykryją twojej nagości. Ja mam dla ciebie strój sprawiedliwości. W następnym rozdziale Biblii znajdujemy kolejne pytanie, które nie straciło do dzisiaj swojej aktualności. Pan Bóg zapytał Kaina: gdzie jest twój brat Abel? Pytanie to skierował Bóg w szczególnej chwili. Wcześniej Stwórca rozmawiał z Kainem, ostrzegał go, zachęcał do czujności, do panowania nad czyhającym u wrót jego serca grzechem. Kain jednak nie zapanował. Zazdrość, nienawiść były silniejsze. Zabił swojego brata. I dlatego Pan Bóg pyta go: gdzie jest twój brat? Pytanie to ma za zadanie wywołanie pewnej refleksji w Kainie. Co prawda, Kain wyznaje: zbyt wielka jest moja wina, by mi ją darować. Ale za chwilę pokazuje, że jego skrucha jest powierzchowna. Bardziej boi się o siebie, niż żałuje swojego postępu. Będę wygnańcem i tułaczem na ziemi, czytamy w 4 rozdziale i 14 wersecie, a każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. I myślę, że tutaj jest też i dla nas pewna myśl, czego bardziej się obawiamy, gdy potknie nam się noga, gdy coś zrobimy nie tak. Czy tego, że ktoś będzie miał o to do nas pretensje? Czy tego, że Pan Bóg to widział? Jeżeli nie wyznamy, to ten grzech pozostanie. Pytanie to i dzisiaj ma bardzo ważne znaczenie. Pan Bóg pyta ciebie i mnie: gdzie jest twój brat? Gdzie jest twoja siostra? Gdzie jest twój bliźni? Pytanie to pokazuje, że odpowiadamy nie tylko sami za siebie, jak miało to w przypadku pytania skierowanego do Adama, ale też odpowiadamy za tych, wśród których żyjemy. Gdzie oni się znajdują? Są w łasce Boga, czy też poza nią? I myślę, że bardzo bliskim z tym pytaniem jest pytanie, które zabrzmiało w księdze proroka Izajasza w 6 rozdziale, a 8 wersecie. I usłyszałem głos Pana, który mówił: kogo mam posłać? Kto chciałby pójść? Słyszysz to pytanie? Ile razy Pan Bóg to pytanie kierował do twojego, do mojego serca? Odpowiedzieliśmy tak jak Izajasz? Czy może, bo to nie do nas. Do tego jest kaznodzieja, do tego jest pastor, do tego jest ewangelista. Pan Bóg do każdego z nas kieruje pytanie: gdzie jest twój brat, gdzie jest twój bliźni? I kieruje też: kogo poślę, kto nam pójdzie. Chciejmy odpowiedzieć, jak odpowiedział Izajasz: oto ja, poślij mnie. Kolejne pytanie, które chciałbym dzisiaj przypomnieć, to pytanie z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 16 rozdziału, 8 werset. Skąd przyszłaś? I dokąd idziesz? Zostało ono skierowane do Hagar, gdy ta uciekła od poniżającej ją Saraj, żony Abrama. Jeszcze jest Saraj i jeszcze jest Abram. Hagar znalazła się w wyjątkowo niekomfortowej sytuacji.
Tak naprawdę to przecież Saraj namówiła i Abrama, i Hagar do grzechu. Choć było to ówczesnym zwyczajem często stosowanym w tamtym świecie. I mam wątpliwości, aby Pan Bóg to zaakceptował. I jak to najczęściej z grzechem bywa, staje się powodem wyrzutów sumienia. Saraj nie czuła się sama dobrze w tej sytuacji, ale jak to nieraz też się zdarza, całą winę zrzuciła na Abrama i na Hagar. I nie dziwmy się, że Hagar uciekła, że znalazła się na pustyni. I wtedy właśnie Pan Bóg przez anioła stawia jej to pytanie: skąd przyszłaś? Co tu robisz? Dokąd idziesz? Czy i my nie znajdujemy się czasem w podobnej sytuacji? W jaki sposób zaplątaliśmy się w naszym życiu? Ot, uważaliśmy, że wszyscy tak robią, to i ja mogę. A przez to naraziliśmy się na czyjąś nienawiść, szyderstwa i sami nie czujemy się z tym dobrze. I podobnie jak Hagar, wybieramy drogę ucieczki. Czy jest to najlepsze rozwiązanie? Najczęściej nie. Dobrze jest wtedy usłyszeć to pytanie: skąd przyszedłeś? Dokąd idziesz? To Pan Bóg je stawia. Stawia, byśmy się zastanowili, skąd czy przed czym uciekamy i jaka jest tego przyczyna. Zwróćmy uwagę, że ucieczki próbowali nawet wielcy Boży mężowie. Eliasz, Jonasz. Ale Pan był i na miejscu ich ucieczki. I pytał: co tu robisz, Eliaszu? Jonasz pytanie to usłyszał, gdy był we wnętrzu wielkiej ryby. A ty słyszysz je? Nie zatykaj uszu. Najlepiej jest odpowiedzieć słowami, mam nadzieję, że skojarzycie, z jakiej historii one pochodzą. Wstanę i udam się do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciwko tobie. I Eliasz, i Jonasz, ale też i Hagar usłyszeli: wracaj do miejsca, z którego uciekasz. Ja chcę nadal używać ciebie, chcę nadal tobie błogosławić. I ty również usłyszysz te słowa, gdy wrócisz na swoje miejsce. Gdy Pan Bóg powoływał Mojżesza na wodza narodu izraelskiego, a ten odmawiał, tłumacząc, że nie ma niczego, co upoważniałoby go do bycia przewodnikiem, zapytał go: co masz w ręku swoim? Jak wiemy, Mojżesz wychowywał się na dworze faraona. Nie można wykluczyć, że był przygotowywany, jeżeli nie do objęcia tronu, to przynajmniej do zarządzania nad jakąś prowincją Egiptu. Tłumaczono mu, że musi się do tego odpowiednio przygotować, że musi posiąść odpowiednią wiedzę, pewne umiejętności, a przede wszystkim otrzymać nominację od faraona. Mojżesz jednak uciekł z Egiptu, a faraon gotów był raczej pozbawić go życia, niż mianować go na zarządcę jakiejś części Egiptu. I nie dziwmy się, że Mojżesz wzbrania się przed przyjęciem powołania, jakim chce go obdarzyć Pan Bóg. Stawia Bogu pytanie: kim ja jestem? Był wygnańcem, pasterzem. A nie byłby to według tego, co dotychczas się nauczył, kwalifikacje, by być przywódcą narodu. Okazuje się jednak, że Stwórca patrzy inaczej. Przede wszystkim objawia Mojżeszowi jako pierwszemu swoje imię Jahwe. Nie faraon da ci władzę nad Izraelem, to ja ci ją daję.
mówi do Mojżesza, ja oceniam sprawę inaczej. Czy naprawdę nie masz niczego, co ja mógłbym użyć? A co masz w swoim ręku? I na pewno nieco zdziwiony Mojżesz mówi laskę, kostur pasterski. Ileż cudownych rzeczy uczynił Mojżesz tym nic, tą laską. Plagi egipskie, roztąpienie się wód Morza Czerwonego, woda na pustyni i wiele innych przykładów. Jak często i nam się wydaje, że nie mamy niczego, niczego, że do niczego się nie nadajemy. Jednak Pan Bóg patrzy na nas inaczej i dzisiaj stawia nam pytanie, co masz w swoim ręku? Dlatego też zachęcam, popatrz. Popatrz dokładnie na swoje ręce, ale popatrz Bożymi oczyma. I jeżeli, mimo że wydaje ci się, że są one puste, to tą laskę oddasz, aby Pan Bóg nią władał, kierował, to zobaczysz, jak wiele Pan będzie przez ciebie działał. Nie mam wiele, ale mam laskę. Użyj jej, Panie. Kiedy indziej Pan Bóg pyta człowieka, czy dla Pana jest coś niemożliwego? Ciekawy jest kontekst postawienia tego pytania. Prawie stuletniego Abrahama odwiedza Pan Bóg i zapowiada mu, że za rok będziesz miał obiecanego przed laty syna. Pismo Święte mówi, że Sara podsłuchiwała. No, wtedy było łatwiej, bo w namiotach mieszkali, to łatwiej było podsłuchiwać. I gdy usłyszała, że ma zostać matką, sama w sobie się roześmiała. Dawno już przeszła to, co dzisiaj nazywamy klimakterium, a więc dokładnie wiedziała, że na urodzenie jej przez nią dziecka nie ma żadnych szans. I choć się do tego nie przyznawała, wszechwiedzący spytał, dlaczego Sara się śmiała, mówiąc, czy naprawdę urodzę, gdy się zestarzała? I za chwilę dodał Pan Bóg, czy dla Pana jest coś niemożliwego? I znów stawiam pytanie, czy zastanawialiśmy się i nad tym pytaniem? Znaleźliśmy się w sytuacji z naszego ludzkiego punktu widzenia bez wyjścia. Ale czy dla Pana jest coś niemożliwego? Wszystkie nasze życiowe plany legły w gruzach. Ale czy dla Pana jest coś niemożliwego? Nie mamy zdrowia ani siły, ale czy dla Pana jest coś niemożliwego? I tak moglibyśmy praktycznie w nieskończoność wydłużać listę rzeczy, spraw, które z naszego punktu widzenia są niemożliwe, ale nie dla Pana, bo On jest wszechmocny. Jeżeli jest to nam potrzebne, to On nas tym obdarzy. Chwilę później Pan Bóg stawia pytanie sam sobie. Ciekawe, nieprawdaż? Pan zastanawiał się, czy mam przed Abrahamem ukryć swoje zamiary? I tu przypominają mi się słowa z Psalmu 8. Gdy oglądam Twoje niebo, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które utwierdziłeś, czym jest człowiek, iż o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że masz go w opiece?
Czy nie zastanawia nas? Nie zaskakuje nas, że Stwórca zastanawia się nad tym, czy ma powiedzieć Abrahamowi o swoich zamiarach zniszczenia Sodomy i Gomory? Przecież Abraham i tak nic nie mógł. Choć gdyby Pan nie rozmawiał ze swoim stworzeniem, zginąłby Lot, zginęłaby jego rodzina. Niezatajenie tej prawdy stało się ratunkiem dla Lota. Pan Bóg nie zataił też przed człowiekiem kary za grzech. Całe Pismo Święte mówi o grzesznej naturze człowieka i wyraźnie powiada, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale równocześnie nie zataił przed człowiekiem wieści o zbawieniu. Dalsza część tego wiersza powiada, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Czyż nie jest cudowne, że Pan Bóg i przed nami nie zataił prawdy o grzechu i jego skutkach, ale też i nie zataił prawdy o zbawieniu? Bo gdyby zataił, nie byłoby nas tutaj dzisiaj. I na zakończenie pytanie, jakie Pan Jezus zadał Marcie, siostrze Łazarza. Czy wierzysz w to? Pytanie to zostało postawione w szczególnej dla Marty chwili. Zachorował jej brat Łazarz. Wraz z Marią posłała wiadomość o tym do ich przyjaciela. A on jakby zlekceważył tę informację. Tak przynajmniej jej się wydawało. Nie dziwmy się więc, że mówi mu, że zawiódł, że liczyły na pomoc, że liczyły na ratunek. Pan Jezus co prawda przyszedł, ale przyszedł za późno. Ona liczyła na coś więcej, na to, że nie umrze jej brat, że choroba ta nie prowadzi do śmierci. A tu minęły 4 dni, jak go pochowała. Co prawda gdzieś tam wśród słów goryczy tli się jakaś iskierka nadziei, ale i teraz wiem, że Bóg da tobie, o co go poprosisz. I w tym kontekście Pan Jezus odpowiada jej, twój brat powstanie z martwych. Jakaś cudowna obietnica. Zdawać by się mogło, że Marta powinna z radości zacząć podskakiwać. Pan Jezus obiecał jej, że Łazarz będzie żył. Ale ona to widzi inaczej niż Jezus. Owszem, wiem, że zmartwychwstanie, ale kiedy to będzie? A mnie interesuje teraz, a nie jakaś bliżej nieokreślona przyszłość. A przecież przed chwilą powiedziała, ale i teraz wiem, że Bóg da tobie to, o co go poprosisz. Deklaruje, ale nie przenosi tej deklaracji do dzisiaj, do teraz. A my? I tu znajdujemy odpowiedź na to, o co tak naprawdę Panu Jezusowi chodziło, gdy postawił to pytanie, czy wierzysz w to? Jakże wielu z nas wierzy i nikt nie może podważyć naszej wiary. Jednak jego wiara nakierowana jest na cudowną Bożą działalność w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości, w sprawach wielkich w naszych oczach. Gdy jednak zapytamy, czy wierzysz, że Pan jest przy tobie tu i teraz, właśnie dzisiaj, że trzyma cię za rękę, że i w tej, w twoich oczach maleńkiej sprawie chcę pomóc. A ty wzbraniasz się. Nie pozwalasz odwalić kamienia z grobu. Zastanów się przeto nad tym. Bez odwalonego kamienia z wątpienia Łazarz nie wyjdzie z grobu.
Jest też w Biblii szczególne pytanie. Czy pobożność Hioba jest bezinteresowna? Chyba nie muszę mówić, kto i komu zadał to pytanie. Szatan postrzega i naszą pobożność jako interesowność w stosunku do Pana Boga. Będzie to nieraz wyrażał ustami naszych sąsiadów, rodziny może. Tak, tak, tobie to dobrze, bo Pan Bóg ci błogosławi. Ty to możesz wierzyć. Historia Hioba nie została zapisana tylko po to, byśmy podziwiali jego postawę w tak trudnych warunkach, jakie przeżywał. Ona ma coś więcej do powiedzenia. Ona mówi o Bożej miłości do ciebie, do każdego z nas. A my? Odwzajemniamy tę miłość? Czy może jesteśmy gotowi kochać Go wtedy, gdy nam błogosławi, gdy obdarza nas swoimi dobrodziejstwami? A co się stanie, gdy stracimy wszystko? Czy też będziemy kochać naszego niebiańskiego Ojca? Nasza miłość do Boga ma prawo być interesowną, ale nie dlatego, że korzystamy z niej tu na ziemi, ale dlatego, że Pan Jezus przygotowuje i dla nas mieszkanie w domu Ojca. Wiecie o tym, że tam jest mieszkanie? I nad mieszkaniami jest taka piękna, wyrzeźbiona tutaj, w tych okolicach, deseczka z Twoim imieniem. I Pan Jezus obiecuje, że zrobi wszystko, abyśmy tam, gdzie On jest i my byli. Za gwarancję życia wiecznego warto kochać Stwórcę. I tak powróciliśmy do pytania postanowionego na samym początku. Kochasz mnie, Piotrze, Pawle, Mario, Marto? I podstawmy tutaj każdy swoje imię. Nie będę dokonywał klasycznego podsumowania. Niech te dwa teksty biblijne będą najlepszym podsumowaniem. Pierwszy pochodzi z Księgi Przypowieści, z 29 rozdziału, pierwszy werset. Człowiek, który mimo ostrzeżeń pozostaje nieugięty, nagle zostanie zniszczony i nie doświadczy uzdrowienia. A drugi z Księgi Hioba, z 33 rozdziału, wersety 14 do 18. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Niech Pan Bóg błogosławi i prowadzi was w swojej łasce. Amen.